What? No, no. We do not want any adventures here. Good morning. Fair enough. Halo, halo! Witam was już w kolejnym odcinku na tle tej pięknej góry oraz mrocznej puszczy, z tego co mi się wydaje, i dzisiaj lecimy, już rozpoczynamy część drugą naszej przygody. Ostatni odcinek był dosyć krótki i dzisiaj myślę, że będzie już trochę dłuższy. Możemy już tutaj nawet wykorzystać szybką podróż, ale na razie to jest niepotrzebne. Idziemy i... ojeju, i chyba z tego co mi się wydaje, będziemy w miejscu, na pewno kojarzę tam, że był taki bąk, w miejscu stajni jakiejś, gdzie był ten, nie wiem jak on się nazywał, ten co się zmieniał w niedźwiedzia, czy tam w kogo, niestety nie wiem. Tak czy siak wiem, że tam idziemy chyba. Ten poziom będzie taki już trochę spokojniejszy niż ostatni, bez walk. Dobra, tak czy siak, ojejejeju, o jest, żyje. Tak czy siak, dobra, lecimy, tutaj jest jakaś lina, więc wykorzystajmy ją. A to chyba jest na klocek zdobycie, więc lepiej... Jak ja mam zejść na dół? Aha, tutaj jest dalej po prostu zejście. Super. Mamy ten Gandalf jakoś bez tej... konstura tego dziwnie wygląda. Dobra, tu mam jakiegoś facetka. Czy ty coś chcesz? Mam cię pobić? Nie, okej. Okay. No, przed czym ty uciekasz? Tutaj mamy zdobyć... mieć szansę na zdobycie tego... mitrowego klocka, więc chyba to zrobię. To tutaj trzeba walczyć z tymi... wezmę może kogoś, kto wali najlepiej z bliska, czy na przykład go. I tutaj trzeba pokonać tych... kretów. Raz. I 10 musi być, okej. Okay. Gdzie kolejny? Tutaj jeden. O, tu jeden. 3. Coś to? Aha! Wszedłem do misji. Dobra, kiedy idzie, to zrobię sobie sam. Gandalf led the company to a nearby location he deemed safe. However, the residence of this place was far from accommodating. Ginan Toraki Guldar Dor Gul Toraki Zi Mord Ekenskeldu Dugus Turim Shanus Di The Lord's picked up our scent. Not yet. There is something else out there. There is a house, it's not far from here, where we might take refuge. Whose house? The friend or foe? Neither. He will help us, or he will kill us. What choice do we have? None. Dobra, uciekałem przed tym czymś. Nie wiem, czy to dokładnie jest. To jest jakiś mega wielki niedźwiedź. Dobra. Wezmę do niego, fajnie dla mnie z tym mieczem wygląda. Dobra, idziemy się stąd do tego domu, ale jak się nazywało to zwierzę, ciągle nie pamiętam. O, ale bardzo ja pamiętam tą scenę, jak ją grałem jeszcze około 3 lata temu właśnie. Jak przechodziłem tą misję na 100% i chyba robiłem to 4 razy, bo nie wiedziałem jak tu coś zrobić. O, ale teraz... mam nadzieję, że normalnie przejdę tą misję za pierwszym razem, bez żadnych potyczek. O, dobra, dobra, jest! Dobrze. Idziemy dalej. Taka najbardziej akcyjna chwila chyba w tej misji, bo potem będzie na spokojnie po prostu... ojej, juniu! Było blisko. Fajnie, bo Kili też zbiera za mnie kasę chyba, więc to mi się podoba. 1000, bardzo ważne by go zdobyć, okej. Okay. Mini zestaw! Dobra, i co, jesteśmy już na miejscu. Hmm.
ten Bombur po prostu. Dobra, oni będą nas chronić, a my w tym czasie możemy czas sobie spokojnie posiedzieć. Bombur tak fajnie podskakuje. Pozytywnie akurat pokazuje to te otoczenie jego, zachowanie, więc sobie pochódźmy nim. On nie będzie chyba za bardzo przydatny, chociaż w sumie chyba się raz przyda, czy dwa. Dobra, na razie sobie pochódźmy i pozbierajmy. Ale fajny tutaj klimacik, tak? Przez ostatnie dwa odcinki było trochę bardziej walki, a teraz tak na spokojnie po prostu szukanie klucza, który zabrała nam tak ten głupi bąk, osa, szerszeń, cokolwiek. Chyba bąk. Dobra, jeszcze pozbierajmy. Tam będzie potrzebna Radagasta, ale nie mamy Radagasta, szkoda. Okej, okay. I co to dało? Czy to dzięki wtedy wylazła osa, czy co? No nie wiem. Jesteście wytrzymali, jak wytrzymujecie tego niedźwiedzia. Tak to nazwę, bo nie wiem, jak on się nazywa dalej. Dobra, dobra. Zapiszmy grę, bo nie chcę ryzykować, jak zwykle. Okej, okay, tu jest potrzebny ten klucz, który zabrał ten bąk, więc zmierzajmy ku niemu. Najpierw tutaj poszukajmy, coś pożytecznego powinno tu być. Mamy pożyteczne, czyli marchewki, więc było warto. Tu nic się nie da z tym zrobić, dziwne. Ten Redwoss chochl. W ogóle, czy on ma co, chochle i topór tylko? A jeszcze, serio, on może być kiełbasą? Nie gadaj. O kurde. Ale lepiej chyba zostawia sobie chochlę z nią. Ona ma chyba lekko lepszy zasięg. Przez sumie tu zasięg nie jest za bardzo ważny i tyle. Dobra, chodźmy w prawo. Już prawie mamy 100% kasy chyba, to dużo tej kasy nie będzie. I również odcinek nie będzie należał raczej do tych najdłuższych. Ale to fajnie, to sobie tak pograć na szybko można. To mi się podoba. Dobra. I co, coś się tu stanie? Nie, to jest na górze ten klucz. Więc nie wiem, co ja mam z tym zrobić. A, dobra, coś zrobiłem. Aha, tutaj mają ten klucz. Gdzie poleciała? Gdzie poleciała? Nie wiem, ale jest coś w tym... To chyba jest w tym donicy, który nie mogłem rozwalić. Dobra, tam jest mini zestaw, ale jak do niego wskoczyć? Czy tu będzie potrzebny może bombur? Bombur znaczy. Fajnie, gdyby się przydał. Aha, dobra, mamy tutaj coś. Ha, trampolina, okej, okay, fajnie. Mamy mini zestaw. Już się bałem, że potrzebny jest jakiś elf, żeby wyżej skoczyć. Ale tutaj to chyba akurat żadnej różnicy nie robi. Dobra. Już zauważyłem, przeglądając moje filmy, że jak to montuję je w ogóle, że co najmniej 20 razy muszę na odcinek powiedzieć dobra. Teraz też już, chyba już powiedziałem z 30 razy na pewno. Więc po prostu jestem od tego uzależniony. Dobra, dobra. Jestem również od czasami, kiedyś byłem od fuck na przykład. Teraz jestem od dobra. Okej, okay, potrzebny tu jest Dori. Dobra. Chodź tu Dori. Co tu zbudować trzeba tylko? A tutaj coś jest. Jeszcze pójdę o tutaj na wszelki. Tu jest potrzebny chyba Legolas lub ktoś, ale nie, na Legolas to będzie później dopiero. Ojeju. Okej, okay, co my tu mamy? Zaraz, czy w ogóle tam stop doniczko zrobiliśmy? Coś zrobiliśmy. Tu jest potrzebny Gandalf, Fort to Gandalf. I rozwal to. Brawo. Ostatnie chyba HP ma ten bąk, chociaż po prostu się uszkodził, bo taki fioletowy był. Zaraz sobie po dachu będziemy chodzić? Ojej, jak to fajnie by było. Ale na razie chodź tu. A nie, to chyba gdy Legolasem było. Szkoda. Chodź tutaj, Dori. I dajesz. Bierz to. A, jeszcze jedna osoba. Chodź tu, Bombur, bo ty jesteś najcięższy, to się przyda. A, jednak będziemy chodzić po dachu jakoś. Dobra, tylko na początek... A, okej. Okay. Już tu wyszły i mamy tutaj... A, niczym w Harry Potterze to robi. I jest Bombur potrzebny! Najlepsza postać ever. Dobra, chodź tutaj. Co będzie potrzebne, ale gdyby zabrakło jedzenia w ogóle, to trzeba by było się cofać. Ale myślę, że podczas na to, ile ja wszystkiego zbieram, to jedzenia muszę mieć. Dobra. Ju. Ojeju. Jestem uzależniony od jeju. No super, jestem uzależniony od dziwnych słów. Dobra i ojeju. Cześć, w sumie to nie są dziwne słowa. Dobra! Chodźmy na górę. Fuck. Znowu ta... O, już myślałem, że będzie jak z tymi olbrzymami, że nie mogłem skoczyć. I się już bałem, że tym razem będę musiał resetować. To by było po prostu okropne. Okej. Okay.
Zaraz pójdziemy do klucza, tylko najpierw tutaj jeszcze pochodzi. Jest mistrz włamań, dobra. To już mógłbym przestać zbierać, ale nie powstrzymam się. Muszę pozbierać chociaż trochę, jeszcze tutaj sobie pochodzę i... O! Jest, było warto. Już mamy 100%, a jeszcze 10 tysięcy zdobyłem, no to już ojeju. Już nie mam szans stracić tych 100%. Chyba, żebym spadł do jakiejś przepaści. Nieważne. Idziemy po ten klucz. Chodź Gandalf, taki sprytny jesteś przecież. Dobra. I mamy klucz, wchodzimy do środka. Come on, get inside! That is our host. His name is Beorn. He's a skin changer. He's leaving. Get some sleep, all of you. You'll be safe here tonight. No i już koniec misji. To też była krótka misja jak ostatnio. Jak nie wiecie, jak była krótka, to zapraszam na playlistę. Dobra. Dziwna kwatera, zrobiliśmy odcinek. To tutaj był taki spokojniejszy. Ostatnia była walka. Jeszcze wcześniejszy też trochę walki było, z tego co mi się wydaje. Tak, była walka. Jeszcze wcześniejszy była próba przetrwania. A teraz to była też próba przetrwania, ale takie na spokojnie, szukanie klucza. Bardzo mi się podoba. Wolę bardziej walkowe, ale jednak czas na jakiś czas taki pozytywny się przyda. Kontynuuj tryb fabularny. So you are the one they call Oakenshield. Tell me, why is Azog the Defiler hunting you? You know of Azog? How? My people were the first to live in the mountains, before the orcs came down from the north, once there were many. Now, there's only one. So you need to reach the mountain before the last days of autumn. I don't like dwarves. But orcs I hate more. What do you need? We must go through Mirkwood. The wood elves of Mirkwood are not like their kin. They're less wise and more dangerous. Chyba się trochę Gandalf nie wyspał. Dobra, o Jezu, nie chciałem wskakiwać. Wskakuj. Dobra, nieważne. Tak czy siak, tyle na tym odcinku. Mieliśmy takie fajne Jezu, jak uskoczył. Mieliśmy takie zagadkowe, fajne. Podobało mi się, miły odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, również tak samo jak mi. Zaraz, możemy się w go zmienić? Nie, nie możemy, ale możemy go kupić. Ojej, za ile? 45 tysięcy? Biorę. Ale super, kupiliśmy pierwszą postać, wow. Pierwsza taka dodatkowa postać, więc zapraszam na playlistę. Zapraszam na mój drugi kanał, będzie on w opisie. I jeszcze raz, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!